Za nami 33. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jednego z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku do turystycznej stolicy Dolnego Śląska zjechało aż 6 tysięcy uczestników. Wśród kluczowych tematów nie zabrakło tych o bezpieczeństwie oraz sytuacji na Ukrainie. Nawiązano także do ostatniej wizyty Władimira Putina w Mongolii. Kraj ten, mimo nakazu wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny, uchylił się od aresztowania na swoim terytorium rosyjskiego dyktatora. A co robi Unia Europejska w tej sprawie? Niestety już od jakiegoś czasu, od prawie roku, widzimy trochę bierność ze strony Unii Europejskiej, która przestała reagować na nakładanie kolejnych sankcji na Rosję, przestała reagować na to wszystko, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim i również w żaden sposób nie wymaga od swoich członków tego, aby dociskać ich, żeby nie współpracowali gospodarczo z Federacją Rosyjską i wręcz przeciwnie, żeby doprowadzili do tego, że Putin został wreszcie aresztowany. Po zakończeniu debat uczestnicy oraz organizatorzy Forum Ekonomicznego przenieśli się do piwnicznej Zdroju, aby wziąć udział w jednej z największych imprez sportowych w Polsce, festiwalu biegowym. To już 15. edycja wydarzenia, które skupia pasjonatów aktywności i pięknych polskich gór w jednym miejscu. W tym roku impreza odbyła się w dniach 6-8 września i zgromadziła blisko 10 tysięcy osób. Uczestnicy wzięli udział w zmaganiach sportowych na ponad 20 dystansach. Co o festiwalu biegowym może powiedzieć najlepsza kobieta w biegu górskim na 23 kilometry? Na koniec marca liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce przekroczyła 1 011 000 osób, podał Główny Urząd Statystyczny. Zdecydowaną większość stanowili obywatele Ukrainy. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,6%. Kolejny miesiąc z rzędu rośnie dynamika wzrostu cen w sklepach. W sierpniu codzienne zakupy podrożały średnio o 4,3% rok do roku. Wynika z raportu UC Research oraz Wyższej Szkoły Bankowej Merito. Najbardziej, gdyż o ponad 10% poszły w górę napoje bezalkoholowe. Natomiast ceny słodyczy i deserów podrożały o 9,3%. Nietypowo jak na sezon letni wzrost cen zaliczyły także owoce i warzywa, które podrożały odpowiednio o 9,1% oraz 6,3% rok do roku. Produkt krajowy brutto Japonii w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł o 2,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału, poinformowało w komunikacie biuro rządowe w drugim wyliczeniu. Wynik jest nieco gorszy niż szacowali analitycy, którzy spodziewali się wzrostu PKB do 3,1%. Unia Europejska potrzebuje około 800 miliardów euro rocznie, by zachować konkurencyjność gospodarki, podał w raporcie były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Wskazał także na pogłębiającą się od czasu kryzysu finansowego przepaść inwestycyjną pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.